młodzież, podświat jest inna. Inne zaangażowanie w Kościół, inne patrzenie na Kościół, a także na własne życie. Te dnie były też jakąś refleksją nad życiem młodzieży i nad życiem każdego z uczestników. I te owoce widzimy do dziś dnia i na pewno one pozostaną. Bo przecież ta młodzież nie będzie zawsze młodzieżą. Oni to przekażą w przyszłości swoim rodzinom, swoim dzieciom. Sam pomysł powstania tej monografii zrodził się w trakcie albo zaraz po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Stąd też z panią dr Guzik zwróciliśmy się do wielu autorów, którzy różne aspekty, wymiary oddziaływań Światowych Dni Młodzieży nam zaprezentowali. Dzisiaj na premierę książki World Youth Day 2016 Kraków założyłam broszkę Miłość, która napędza świat. I tak jest z SDM-em. To jest miłość, która napędza świat i widzimy to doskonale w Panamie. Książka, którą stworzyliśmy z wieloma niesamowitymi autorami, jest pomocą po pierwsze dla przyszłych organizatorów SDM-u, żeby zorganizować je tak dobrze, jak były zorganizowane w Krakowie, a po drugie jest też pomocą dla wychowawców młodzieży, jak młodzież lepiej zrozumieć. Patrzymy na radość i ilość tej młodzieży, no i na przyjęcie, podobnie jak i u nas, wielka radość. A świat potrzebuje radości, bo to ułatwia życie. Zwłaszcza w Ameryce Południowej, oni potrzebują.